przewidujemy też ataków baterii. Nie ma jakichś mocnych izotoników po drodze? Nie? Nie ma. Nie ma. Na duchu? Ja pierwszy raz bym teraz nie zobaczył, jak to pójdzie, nie? Elo, welorowerzyści, kolarze, to co dzisiaj wam pokażę, to start w Radziejowie w pogranicza gravel na dystansie 250 km. Pogoda dzisiaj w końcu dopisała, jest ładnie, słonecznie, nie za ciepło, nie za zimno, więc jeżeli chodzi o pogodę, to narzekać tutaj nie mogę. Nie mogę też narzekać na brak obsady, bo na dystansie 250 km startuje ponad 100 osób. Jest też dystans krótszy, to 50, gdzie tam limit był maksymalnie 40 osób, więc coś też takiego wyjątkowego, że na krótszym dystansie będzie mniej osób. Zapowiada się ciekawie i nie tylko przez to, że to jest pierwszy start na Eskerze RS-ie w malowaniu Halka, ale też na starcie stanę z Radkiem Gołębieskim, więc myślę, że będzie to ciekawa relacja, ciekawa przygoda. A co będzie, to się oczywiście okaże, bo w praniu wychodzi jak zawsze. Ekipa, z którą startuję, jest zacna, bo jest kilka osób, które znam. Zresztą Radziejów mieści się około 20-30 km od Wrocławka, więc dosyć niedaleko. Na upartego by można było tutaj przyjechać rowerem, ale przyznam szczerze, że dzisiaj się śpieszę. I nie tylko po to, żeby wygrać, bo raczej o tym to mogę pomarzyć, ale śpieszę się, bo mam imprezę rodzinną, na którą chciałbym być w miarę szybko. Ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Trzeba jechać swoje. Mam plan taki, żeby utrzymać się jak najdłużej z Radkiem Gołębieskim. Będzie takie starcie gołąb z Velopointu kontra Wrona jako Velobert. Więc co? Życzę powodzenia mnie i całej reszcie. No i miejmy nadzieję, że to będzie kolejna wspaniała przygoda. Już nie wiedziałeś, że razem startujemy? Nie. Teraz już co tam. Byłem przy Wisłę. Tak się zastanawiałem do końca, czy Wisły, czy co, ale mówię tą Wisłę, ile można jeździć, nie? Już mówisz dosyć Wisły? No, powiem ci, że może na Extreme wrócę, nie? Ale... Na taką lightową Wisełkę 1200 to już nie warto. No. No, nawiguj. Co, już chciałeś startować beze mnie? Nie, 151. Jest. 2, 1, start, powodzenia. Powodzenia. Dobra. On jest zakurzony teraz. On ma kamuflaż. On teraz ma kamuflaż. O, są szuterki. Albo piach. Lokals, Darek, zrobił jakby delikatną ucieczkę, ale na razie tempo nie jest wcale jakieś mocne, mimo że jedziemy ponad 3 dychy. Ale akurat na razie z wiaterkiem cisza, spokój, dużo osób się utrzymuje w grupie, więc na początek fajnie. O, pomylone gary. Ale zakręt faktycznie taki. Ja nie jechałem. Moje rejony, nie? Tak, tylko że ja nie, akurat tutaj rzadko bywam na gravelu. Myślałem, że tu po schodach będziemy szli.
Brawo! Ale piaski! A Radek atakuje powoli. Nie można odpuścić. Uwaga! Wolne! Znowu Radek na czele, coś przyciska po szuterkach, prawie 4 dychy. Chciał już uciec od samego początku, ale nie będzie mi łatwo. Za mocna ekipa. O, jest dar. A się zastanawia, gdzie on się zgubił. Można powiedzieć, że Locals z Inowrocławia. Dobra, pierwszy zawodnik poprzedniej grupy dogoniony. O. To jaki kolarz. O, witam tam. Widzę, Radzio atakuje na trudnych momentach z nadzieją, że urwie, ale nie tak na początku. Radzio, łańcuch, dawaj! A, powtórka z rozrywki z GLPK, tylko tym razem to nie ja. A chłopaki jeszcze specjalnie docisną teraz, żeby Radek szybko teraz nie dojechał. A jak dojedzie, to się ujedzie. No, na samym początku takie, kurde, atrakcje. Dawaj Michał, dawaj, dobijaj na koło. A Radek to jest Radek, już widzę go gdzieś tam z tyłu. Zaraz nas dogoni. Już nie poddaję się. Teraz już przeatakował.
chyba tu. Dobra, 35 km za mną, ponad godzinka, banan zjedzony, Radek na horyzoncie. Na razie jest taki plan, żeby mieć go w zasięgu wzroku. Jakoś nie chcę z nim jechać blisko, bo będę się czuł pewniej chyba jednak jak trochę pojadę z tyłu. A zobaczymy. Taka taktyka będzie na ten moment. Uwaga! Dzięki. Cześć. Siemanko. A, Ritka. Dzięki. Albo mi się wydaje, albo Radek zwolnił tempo. Może czeka na mnie, albo po prostu już mówi, jedzie swoje. Dobra, ja też muszę jechać swoje. Uwaga. Siemanko. Jedziesz, Krzysiu, jedziesz! O, dobrze. Nie obijać się, nie obijać. Dawaj. Kurde, jakie piaski. Nie takiej traski się spodziewałem. Dobra, właśnie pykło 50 km. Jedzie się na razie ok. Jadę swoim równym tempem, żeby nie szarżować. Trzeba uważać na trasę, bardzo kręta. Przed chwilą na przykład wcześniej skręciłem, ale nieźle. Zobaczymy, na razie się jedzie swoje. Mam cichą nadzieję, że może ktoś mnie dogoni, żeby pojechać trochę z
współpracując, a jak nie, to jechać swoje i tyle po prostu. Do końca. Przy końcu trochę przycisnąć może. Jak będzie z czego. No i co, gonisz Radka? Gonisz? Co? Gonisz Radka? Tak, na pewno. Piękny i boski Paweł Krzyżanowski. Dobrze, dobrze. O. Ale krzaczory. A co to za postój? Manka. Era. Hello. Spokojnie to pojechać, bo nie wiadomo czego tu się spodziewać. Skatory wysokie. Jakieś dziury, nie dziury. Ach, trawersy. Ach, masakra. Ciapunk jedzie. Dobra, że tu jakiś wypadł. Dzięki, dzięki. Siemanko. Jak się panowie jedzie? Dobrze? Wszystko w porządku? Dobra, Radka gdzieś tam widzę w zasięgu wzroku. Trochę jego przewaga się zwiększyła. Widać, że na bardziej sekcjach technicznych nie odjeżdża, ale chyba na takich szybkich odcinkach trochę go doganiam, więc cały czas jadę swoje, zobaczymy na ile wystarczy sił. Znowu pomylony dary. Trzeba uważać na straty, kurde, straty. Jest sklepik, widać, że są jacyś pitstoperzy. Ale ja będę starał się przejechać to w całości bez przerwy, ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy. O, piaski, piaski, piaski. Siemanko. W końcu cię widzę na żywo. Zawsze mi mówię, no poczekaj, chwilę. No. Radek mi ucieka. No. Radek mi ucieka. W tej koszulce takiej... musztardowej. No właśnie. A to mnie łykał. Co? Kurczę. Oj. Ale tereny. Jest singielek pewnie. A po co się mam męczyć? Jak mam buty do biegania? Odejdę sobie pod górkę, będzie szybciej. Mniej się zmęczę. O, ale jebitna górka. To płasko, płasko, a jak przywali górka, to konkretna. Dobra, powoli zbliża się 3 godzinki, czyli średnia 30, bo 90 km mi stuknie. Nawet widzę jeszcze Radka, nawet bliżej niż dalej. Dobrze, dobrze. Czas teraz coś zjeść pożywnego, zaraz muszę sobie sięgnąć. No może, może.
się uda. Ja, baby, mamy to. Jest i panini. Mogłoby być na ciepło. Anko. Ale tu Sahara była. Ja pierdzielę, jakie piaski. O, masakra. Czy ja dobrze widzę? Czyżby pani Magdalena? Hejka! Ładnie! To teraz co? Konie lecicie? No lecim, lecim! Wbijaj na koło i też leć! Nie no, trzeba jechać swoje! Tak se gonię, Radka powoli gonię, to trochę bliżej, to trochę dalej. Tak. Dobra, już tylko 150 km mi zostało. Na razie jest git. Coś tam jadę. Jadę swoje. Staram się nie za mocno. Za dużego męczenia na razie nie czuć. Więc jest dobrze, jest dobrze. Oby tak dalej. Zobaczymy, jak długo wytrzymam. Radek jest coraz bliżej. Teraz pytanie, czy ma jakiś kryzys, czy po prostu specjalnie czeka na mnie? Nie chcę jechać solo. No zobaczymy, zobaczymy. No. Tutaj? O, cześć. Jednak nie tu. No nie. A, że się Radek namotał. Radek. Nawet mnie nie denerwuj. No tam chyba. Tak, tam. Co, nie chciał cię samemu jechać? Nie, bo chyba na bronę. Zbyt duże ryzyko, żeby chyba zapotować. Tak. A za szybko was doszliśmy. Same ujeby. Radek mówi, że odpuszcza, nie ciśnie. Jest. Kurde, sytuacja robi się fajna, bo chłopaki nie cisną. Ja nie czuję się zmęczony. Oni narzekają na upał, a ja lubię upał. Haha. O no, i GP Sportik mi dobrze pokazał trasę, jedziemy z tym Wielkiem, tam zaraz chłopaki muszą się zawrócić. Ale ciekawe miejsce, ciekawe. Ładnie, fajnie się jedzie.
A Radek został? Uła, się porobiło. Radek zostaje. Niedobrze, niedobrze. Nie o takiej walce dzisiaj myślałem. Połowa trasy, 120 km. Ale kryzys. Uła. Dzień dobry. Ale chyba jeszcze do gania. Nie tu. Gdzieś tam. Zasłonięte przez samochody. Chyba tu. Tu. I w lewo. Co po tych piachach? No tam prawo, no. No ja pier... No ja. No dobra. Ludzie się opalają rowerami, kurde. Kto to wymyślił? Była taka ładna droga. Prawie jak Wisła 1200, co? Chyba coś się komuś pomyliło, bo jestem w planowaniu trasy. Dobrze, bo od tych ujebów to mi się trochę kierownica obkręciła. Ale dobra, jedziemy.
Radzio Kabanosika? Kabanosa? Czegokolwiek. Tutaj. A skurcz. Jest kryzys, chociaż dobrze się czuję, ale skurcz mnie łapie, jest 85 km jeszcze do metry. Dobra, na ten moment skurcz odpuścił, więc jadę swoje, nie przyciskam. Widzę, że Radek też jedzie tak aby, więc mam go w zasięgu wzroku. Jak będzie bliżej mety, to się pomyśli, jak będą jeszcze siły. Jest ciepło. O, sklepik, ale widzę taką pepsawkę chłodną z mega grześkiem. O. Pochłoną. O, do jeziorka też bym się wpierdzielił. O, ale dobra, jadę. Kaczuszki! Coś, co ja niestety nie lubię. A teraz mi Radek odejdzie, niestety. Dobra. Trzeba to jakoś przetrwać. Km, jeszcze ponad 2 godziny jazdy. Ta musztardowa kropka jeszcze gdzieś tam na horyzoncie jest. Ale już myślę, że coraz częściej będzie się chyba oddalać. Chyba nie podołam, ale zobaczymy. Postaram się jeszcze gdzieś tam znaleźć resztki sił. Coś tam w którymś momencie przycisnąć, ale będzie ciężko. No i znowu piaski, kur! Nie no, nie będę się zażynał. Jezus Maria. Nie tak sobie wyobrażałem tą trasę, przyznam szczerze, nie tak. Ale trudno. Trzeba ją jakoś przejechać. Albo przejść. No zagram, tam się nie da jechać po tej drodze. Idę i idę już pod paru minut. Nie wiem co to wymyślić. Nie wiem co to wymyślić. No nieładnie, nieładnie. Kurde. Rozumiem 100-200 metrów, kurde, albo z kilometr. Więcej. No i Dobra, tam się mi psy zaatakowały. Nareszcie asfalt. O. Otwarty jest? Dzień dobry. Posta kogoś koni, który idzie grobera? Tak. A kolega też był? Kolega też był? A już był wciąż. W takiej musztardowej koszulce? Oj, ja wiem jakiś Radek. Radek Gomyski, tak. Kartą, kartą szybko. Dobra, gotówkę mam. Coś po mnie. Tam bym chciał uciekać. No, kolega jedzie pierwszy, a drugi. Tego. Te, Radziejów, ale to jest 250 km tutaj dookoła. Dobra, dziękuję, do widzenia. Mam orgazm. Jeszcze nie dam pojechać, gdzie trzeba.
40 km. Siły na razie są, jadę pod wiatr. Jeszcze trasa się obróci i będzie z wiatrem, zobaczymy. Oby już były tylko ładne drogi. Dwadzieścia kilometrów do mety. Dojechać kolego, no i zajebiście. Ty bez pizza pojechałeś, nie? No, w tym samym sklepie co ty. W ABC jednak? A ta, jednak. Ty miałeś problemy z płatnościami? Tak, ale jeszcze nie miałem gotówkę. Szybko wziąłem pepsawkę, dziękuję. I oczywiście, proszę bardzo, zeróweczka. A ja byłem przekonany, że jednak pociśniesz do końca, bo miałeś jeszcze dwa bidony, ale kurde, suszyło na końcu, co? Suszyło. No, nie było w stanie, co? I tak, dobrze, kurczę. Dobrze, że nie dojechaliście. Ale pycha. A wiesz, ja tam pocisnąłem, bo wiedziałem, bo kurczę, oni wiesz, zatankują, napiją się, to oni mogą w dwójkę pocisnąć, nie? I bałem się, że... Ale ci powiem, że ta Pepsi to była dla mnie zbawieniem, nie? O Jezus. Te piachy mnie wykończyły. Nie miałem opon w ogóle na te piachy. Ja tam szedłem. Nie, dlaczego? Nie, ja też szedłem, tam było, tak? Nawet widziałeś pewnie ślady, co? Właśnie nie to takie widziałem. Były, takie po lewej stronie, po prawej stronie pole, takie kopczyste, takie dwa ślady były od ciągników dużo. To lekko pod górkę było. Jak ujechałeś? Dobrze. Ale który? Szybko. Drugi, zaraz. Szybko. Chociaż znowu nie takie zaraz. Załamałeś mnie, zajebiście. Dobrze, nie czwarty, nie? Będzie problem. Radki. Gratulacje. A wiesz co, to jest za dobę na nas, bo jak nie jeździmy, drugi raz 200 w tym roku, wiesz? Za długo, 250, gratuluję. Nie jeździmy, nie? Gratulacje. Tak, tylko raz się tam zatrzymaliście? Później, nie? Jeszcze raz. Co? Tak na szybko. Tak myślałem, że wam nie wyda. Oczywiście nie będę robił na razie żadnego podsumowania, ale powiem wam szczerze, że organizacja, jeżeli chodzi o jedzenie i picie, szapoba, kurde, wpada się na metę, od razu browarek zero, tutaj jakaś kolka, muszyniańka, różne zupki, paszteciki, kurde, pierożki, no wszystko, masakra. Jem zupę. Grzesiu. Co? Jem. Co? Zupa. No dobrze, cieszę się. To dzięki. Było ciężko. O, ale fajnie. W końcu drugi. Okej, jeszcze tak na gorąco w oczekiwaniu na dekoracje. Chciałbym ogłosić wyniki konkursu, gdzie są do wygrania okulary Rock Brosa. Zasady konkursu były takie, że musicie odgadnąć, jaki będę miał czas na pogranicze gravel i dokładnie jest to 8.58. Zwycięzcą jest krzysztof.j4. Niestety jego
komentarz przez Instagram został ukryty, więc teraz wam go udostępniam. Nie wiem dlaczego chciałem go odkryć, ale nie widzę nigdzie takiej opcji, ale Krzysztof J4 zwyciężył. Więc gratuluję wszystkim, kto ukończyli dzisiejszy dystans w tej pięknej pogodzie, trochę za pięknej. Licznik pokazywał około 30 stopni, więc no było mocno. Dobra, lecę na dekorację i do domku. 8, gratuluję. Drugie miejsce, Patryk Rona, Wełobyt, Włocławek. Czas 8:58 brutto. Bardzo wielkie brawa. I trzecie miejsce egzekwo Krzysztof Bednarek i Eryk Gomoński. 9:07. Wielkie brawa i chwila dla reporterów. Radek, a pasuje do twojego? No jak u Karguli. 3 dni u mnie, 3 dni u ciebie. Chcemy to zrobić? No możecie! Co? Nie. 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 Nie.